Witam Państwa serdecznie w kolejnym dniu targów w Amsterdamie. Dzisiaj znajdujemy się na stoisku Phonak, który po kilku latach od wypuszczenia na rynek serii Roger ucieszył nas informacją, że wprowadzają na rynek nowe urządzenie. Z jednej strony wprowadzają na rynek jedno, z drugiej rezygnują z poprzedniej wersji i już pokazuję, o co chodzi. Mamy do dyspozycji najnowszy nadajnik wielkości, można powiedzieć, palca wskazującego. Pięknie nam się wkomponowuje w rozmiar całego systemu IM. W tej chwili mamy jeden z najmniejszych nadajników na rynku i najmniejszy odbiornik. I w tej sytuacji mamy ponad 20 metrów zasięgu, tylko korzystając z tych dwóch urządzeń. W rodzinie Phonaka niezmiennie zostaje stacjonarny nadajnik oraz w swojej pierwotnej wersji wzmacniacz sygnału. Czyli reasumując, dzięki wprowadzeniu nowego produktu Phonak ograniczył swoje portfolio do czterech produktów: nadajnik, odbiornik mobilny, nadajnik stacjonarny oraz wzmacniacz sygnału. Mówiąc o tak małych urządzeniach, na pewno rodzi się pytanie, jak długo pracuje dany system na baterii. Otóż odbiornik na jednej baterii 1,4 V jest w stanie pracować w trybie ciągłym do 72 godzin, natomiast nadajnik w trybie ciągłym do prawie 10 godzin. Nadajnik jest ładowany przez USB-C, posiada tak jak swój poprzednik cztery mikrofony wbudowane tutaj dookoła urządzenia, które automatycznie dopasowują charakterystykę do sytuacji. Dzięki rozbudowaniu funkcjonalności nadajnika Roger On kolejną ciekawą funkcją jest podłączenie nadajnika do jakiegokolwiek bezprzewodowego bodypacka, dzięki czemu rośnie zasięg systemu bezprzewodowego z 15 do spokojnie ponad 100 metrów, w zależności jaką specyfikację oferuje beltpack od danego systemu bezprzewodowego.